Witam Państwa serdecznie na spacerze organizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Znajdujemy się na Placu Zamkowym. Za moimi plecami znajduje się Zamek Królewski w Warszawie. Na wieży zamkowej, zegarowej, w sierpniu 1873 roku warszawski fotograf Konrad Brandel wykonał serię zdjęć pokazujących Warszawę z drugiej połowy XIX wieku. Na naszym spacerze chcemy zobaczyć, jak ta Warszawa się zmieniła, jak ta Warszawa Brandla, którą uwiecznił, przemieniła się przez te lata, jak wygląda Warszawa obecnie, w 2021 roku. Chcemy na podstawie tych zdjęć zobaczyć te miejsca, które sfotografował właśnie Konrad Brandel. Zapraszam Państwa. W kolekcji naszego muzeum znajduje się seria 10 zdjęć tego znanego fotografa Brandla. Jedno z tych zdjęć przedstawia zabudowę ulicy Miodowej, na której się właśnie znajdujemy. Między innymi widoczny jest pałac Tepera. Teper to był bardzo bogaty człowiek, bankier króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Za bardzo nie chcieli, żeby ten pałac powstał kapucyni. Tutaj widzimy klasztor kapucynów i kościół przemienienia. Dlaczego nie chcieli? No bo bogaty bankier mógłby organizować tutaj przeróżne bale, natomiast kapucyni no, chcieli mieć ciszę modlitewną, spokój. Niemniej w 1774 roku Efraim Schreger wybudował tu przepiękny pałac. Ten budynek, który przetrwał wojnę, nie był mocno zniszczony. Niemniej w związku z budową trasy WZ postanowiono niestety ten pałac nie odbudowywać. Dlaczego nie odbudowano? 22 lipiec to jest ta data, kiedy zazwyczaj kończono inwestycje w czasie socjalizmu. Gdyby odbudowano ten pałac, nie udałoby się zakończyć odbudowy trasy WZ 22 lipca 1949 roku, czyli ze względu na czas, ale też i na ekonomię, bo trzeba było również zainwestować w odbudowanie tego pałacu. Na pocieszenie można powiedzieć, że w czasie rozbiórki tego pałacu odnaleziono przetrwały w cudzysłowie skarb. Otóż w okresie międzywojennym znajdowała się tutaj składnica win i wódek. Także ci robotnicy, którzy dokonywali rozbiórki, odkryli właśnie tą składnicę, która przetrwała wojnę i powstanie warszawskie. Tu na ulicy Miodowej możemy zobaczyć u wylotu tunelu trasy WZ pomnik warszawskiej Nike. To jest właśnie ukłon w stronę tych wszystkich, którzy walczyli o Warszawę w czasie wojny. Znajdujemy się przed najważniejszym warszawskim kościołem, katedrą męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Oczywiście Brandel sfotografował katedrę warszawską. Czy katedra różni się na zdjęciu Brandla, a obecnie? Spójrzmy, widzimy zupełnie inną fasadę niż ta, którą uchwycił w swojej fotografii Brandel. Na zdjęciu Brandla widzimy część środkową, taką wieżową, w stylu neogotyckim. W latach 40. XIX wieku polski architekt Adam Ićkowski przebudował fasadę katedry świętego Jana Chrzciciela. Dlaczego przebudował? Była to fasada barokowa, trzeba było ją odremontować, kościół był w złym stanie, nawet dostał rządowe pieniądze na remont. I właściwie ta fasada troszeczkę przypominała pałace z Anglii, bo to był neogotyk angielski. Możemy sobie wyobrazić właśnie taką część wieżową, u góry piękną dekorację kamienną. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze na początku XX wieku dokonano kolejnej przeróbki. Otóż pojawiły się kafle, także ta fasada była koloru białego. Obecnie widzimy zupełnie inną fasadę katedry świętego Jana Chrzciciela. Tego najważniejszego kościoła, który, przypomnę, był miejscem, gdzie
koronowano dwóch królów polskich, Stanisława Leszczyńskiego i króla Stanisława Augusta, gdzie zaprzysiężono Konstytucję 3 maja. Otóż widzimy tą fasadę taką, jaką odbudowano, ponieważ w czasie II wojny światowej, w czasie Powstania Warszawskiego, tu toczyły się bardzo zacięte walki. Na tym odcinku ulicy Świętojańskiej właściwie przez 2 tygodnie powstańcy zaciekle walczyli. Walki toczyły się nawet w samym kościele, w samej katedrze. Był 3-krotnie odbijany, czołg był w środku, goliaty, zacięte walki, także katedra była zupełnie zniszczona. Odbudował tą katedrę Jan Zachwatowicz. Także ten kościół nabrał takiej surowości gotyckiej. Na zdjęciach Brandla nie mogło oczywiście zabraknąć kolumny Zygmunta. Ten pomnik, który każdy z nas zna, symbol Warszawy, a zarazem najstarszy świecki pomnik w Polsce. Nie wiem, czy Państwo wiecie, kiedy powstawał w 1644 roku, wybuchła, można powiedzieć, dyplomatyczna afera pomiędzy Watykanem a Królestwem Polski, Rzeczpospolitej. Dlaczego? W tamtych czasach, w XVII wieku, na kolumnie mógł się znajdować Jezus, Maryja, jakiś święty. Natomiast na kolumnie Zygmunta mamy króla Zygmunta Wazę, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Król, żaden święty. Mimo że defensor fidei z krzyżem, z mieczem bronił chrześcijaństwa, niemniej Kościół nie był zadowolony. Natomiast w czasie Powstania Warszawskiego niestety 2 września 1944 roku niemieckie działo pancerne strzeliło w kolumnę. Tu już nie było żadnych walk. Kolumna została w ten sposób zniszczona. Także po wybudowaniu trasy WZ, trasy wschód-zachód, odbudowano kolumnę Zygmunta. Przy Zamku Królewskim od strony trasy WZ możecie Państwo zobaczyć te kolumny, która została zniszczona we wrześniu 1944 roku przez Niemców. Widzimy ślady po strzałach. To właśnie z Powstania Warszawskiego ta kolumna. Natomiast za chwilkę zobaczycie Państwo kolejną kolumnę. To jest właśnie ta kolumna, którą sfotografował nasz fotograf. Pochodzi z okolic Chęcin. Nazywa się ten marmur Zygmuntówką, właśnie od kolumny Zygmunta. Tutaj właśnie widzimy tą kolumnę, którą sfotografował Brandel. Oczywiście Brandel sfotografował kościół Świętej Anny, na której studenci architektury uczą się poszczególnych stylów. Styl gotycki, renesansowy, barokowy, klasycystyczny. Gdy spojrzymy na zdjęcie Brandla, zauważymy również kamienicę. Teraz patrząc na kościół Świętej Anny w kierunku dzwonnicy, tej kamienicy nie ma. Chodzi o kamienicę Camponiego. Kamienica powstała w połowie XVIII wieku. Miała wielu właścicieli, ale można powiedzieć, taki rozkwit to jest początek XX wieku, kiedy tam znajdowała się kawiarnia, chętnie odwiedzana przez warszawiaków. Jeszcze ciekawa sprawa, w tej kawiarni również rozgrywano znane na całej Warszawie rozgrywki szachowe. Także jeśli ktoś chciał napić się najlepszej herbatki za rakiem i pograć w szachy, to właśnie do kawiarni pod dzwonnicą. Ta kamienica przetrwała II wojnę światową. W czasie Powstania Warszawskiego tam tylko znajdował się patrol ze zgrupowania Róg. Natomiast wskutek budowy trasy WZ została rozebrana. Także teraz patrząc w kierunku kościoła Świętej Anny widzimy dzwonnicę, kościół, natomiast już tej kamienicy Camponiego nie ma. Na kilku zdjęciach Brandel fotografuje wiadukt pancera. Tego wiaduktu już nie ma. Stoimy przy wlocie do tunelu trasy WZ. Żeby wybudować wiadukt pancera, należało rozebrać ogromny kościół Świętej Klary oraz klasztor. Niestety w czasie Powstania Warszawskiego, kiedy zbliżała się Armia Czerwona, Niemcy w nocy z 13 na 14 września przedostatni filar wysadzą w powietrze, także ten wiadukt zostanie zniszczony. Natomiast po wojnie
nastąpi decyzja, że już wiadukt nie zostanie odbudowany, zostanie wybudowana trasa WZ. I ten szlak komunikacyjny z Pragi do centrum Warszawy będzie przebiegał właśnie tunelem trasy WZ, czyli trasy wschód-zachód. Z wieży zamkowej Brandel sfotografował również ten budynek, który widzimy za moimi plecami. Wybudowany w 1868 roku, czyli stał już 5 lat, była to łaźnia parowa Michaiła Żdanowicza. Funkcjonowała ta łaźnia do 1917 roku, czyli do momentu, kiedy Rosjanie opuścili Warszawę. Co potem się dzieje z tym budynkiem? Jest to jeden z pierwszych biurowców w Warszawie. Na tym budynku również pojawi się pierwsza neonowa reklama. Na dachu już podwyższonego budynku, w latach 20. podwyższony został o 3 piętra, pojawi się reklama Schichta. Schichta to fabryka, która znajdowała się na Pradze, na ulicy Szwedzkiej, która produkowała słynny proszek do prania Radion oraz mydło jeleń. I właśnie reklama Schichta pojawiła się na dachu tego gmachu. Stąd ten budynek był nazywany w okresie międzywojennym domem Schichta. W czasie Powstania Warszawskiego powstańcy mieli za zadanie zdobyć Moskierbedzia. Również atakowali dom Schichta. Niestety 103. Kompania Batalionu Bończa poniosła ogromne straty. Z tego oddziału przeżyło tylko dwóch żołnierzy. Teraz ten budynek kojarzy nam się z leczeniem zębów, ponieważ znajduje się tutaj od lat 90. Mazowieckie Centrum Stomatologii. W 1864 roku wiadukt Pancera połączył się z mostem aleksandryjskim. Warszawiak jakby nie powiedział most aleksandryjski. Wszyscy mówili most Kierbedzia albo Kierbedziak, czyli konstruktor, inżynier, który zaprojektował ten most i który czuwał nad jego realizacją. W tym miejscu znajdował się most Kierbedzia. Jak on wyglądał, możemy zobaczyć na fotografiach Brandla. Kratownica, właściwie taki tunel stalowy, przeprawa pomiędzy Pragą a lewobrzeżną częścią Warszawy. Ten most był również często niszczony. Dlaczego? W czasie I wojny światowej w 1915 roku Rosjanie, uciekając przed Niemcami, wysadzają dwa środkowe przęsła. Niemcy bardzo szybko ten most odbudują. No, początkowo wybudują most drewniany Bestsellera, ale również ten most Kierbedzia zostanie szybko odbudowany. Natomiast kolejne zniszczenie, można powiedzieć zniszczenie całkowite, nastąpi w czasie Powstania Warszawskiego. Właśnie tej nocy tragicznej z 13 na 14 września nie tylko wiadukt Pancera zostanie wysadzony, ale również przęsła mostu Kierbedzia. I ten most już nie zostanie w tej formie odbudowany, jak wyglądał przed wojną. Po wojnie zostanie wybudowany most Śląsko-Dąbrowski. I właśnie stoimy pod tym mostem. 22 lipca 1949 roku na filarach mostu Kierbedzia zostanie ten most wybudowany. Dziękuję Państwu za uwagę. Oglądaliśmy Warszawę oczami Brandla. Spoglądaliśmy, jak ta Warszawa wyglądała w 1873 roku. Chciałbym Państwa zachęcić, abyście Państwo w ten sposób także zwiedzali Warszawę czy miejscowości, w których Państwo mieszkacie, żebyście Państwo oglądali stare zdjęcia, abyście Państwo kupowali albumy i właśnie w ten sposób zaczęli spoglądać na tą architekturę, na tą przestrzeń, na tą historię, która Państwa otacza. To będzie pewnie ciekawe zwiedzanie, kiedy spojrzycie Państwo na jakiś budynek, pałac, zamek i zastanowicie się, czy to tak ten budynek wyglądał 100, 200 czy 300 lat temu.